W tym roku, na pierwszym roku studiów w kierunku pielęgniarstwo, mamy 96 studentów. Są i mężczyźni, są i kobiety, także każdego roku coraz większe zainteresowanie obserwujemy kształceniem w tym zawodzie mężczyzn. Jeżeli chodzi o możliwości pracy, faktycznie ostatnie lata pokazują, że na naszych absolwentów czekają w oddziałach szpitalnych, w przychodniach, w różnych placówkach miejsca pracy. Także absolwenci znajdują zatrudnienie, nie tylko wyjeżdżając za granicę. W tym roku, na pierwszym roku położnictwa studiów stacjonarnych, mamy 35 studentów, 34 to są kobiety i mamy jednego mężczyzna. Jest to drugi mężczyzna w historii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, który kształci się w Instytucie Położnictwa. Wybrałem ten kierunek, ponieważ zawsze fascynowały mnie zawody medyczne. Lubię pracować z ludźmi, szczególnie z małymi dziećmi i kobietami. Myślę, że w przyszłości uda mi się dostać na salę porodową i tam pracować, chociaż wiem, jakie są realia i może być ciężko.